Bardzo się cieszymy z takiego darczyńcy, zważywszy na to, że w dniu, w którym została otwarta baza rodzin, tutaj jeden z panów przedstawicieli klubu jako pierwszy w moim rejonie dokonał wyboru rodziny. To nas naprawdę bardzo cieszy, że oprócz swojej własnej pasji, jaką panowie mają, czyli motory, chcą też pomagać innym. My jako klub motocyklowy zrzeszony w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych jakby uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych i nie tylko. Zbieramy krew już od 7 lat, wspieramy szkoły w różny sposób, jeżdżąc, spotykając się, wspieramy domy dziecka i organizujemy różnego typu imprezy, w których pomagamy naszym braciom, ludziom, którzy są może w trudnej sytuacji i którzy chcieliby troszkę poznać tego smaku motocykli, tego troszkę innego spojrzenia ogólnie na motocyklistów. Dlaczego Szlachetna Paczka? Postanowiliśmy troszkę zmienić formę i w tym roku została wybrana rodzina, której chcemy pomóc w postaci zakupu różnych produktów i jakby artykułów, które im przydadzą się na święta i nie tylko, tak? Także w życiu codziennym. Więc taką paczkę przygotowujemy i w najbliższym czasie wybierzemy się do rodziny wręczyć przed świętami jeszcze taką, myślę, że miłą niespodziankę.